Co on robi? Co się dzieje? Co on? No bije mnie! Dealer mnie bije, no! Ja zbijam, stary, o co chodzi? No wyszedł sobie z serwera, o co mu chodzi? Co tu się stało? Posłuchaj, dealer tu przed chwilą wbił i zaczął mnie po prostu bić. Szedł do naszego domu. Ja nie mam pojęcia czemu. W ogóle cześć wszystkim. Zaczęliśmy nagrywać tak od razu. Po prostu chciałem mieć dowód. Cześć. Nie, stop. Czemu my się witamy? O co chodziło z tym dealerem? Posłuchaj, bo dealer wszedł do domku, zaczął mnie bić i ja wyłączyłem szybko nagrywanie, żeby pokazać wam wszystkim, co dealer tutaj robi. Ja myślę, że dealer chce zacząć jakieś spory. Niby partia bambus jest taka spoko, nie, ale teraz nie, widzicie, chyba. Co się dzieje poza odcinkami, nie, poza live'ami. Co robi? I teraz im zaczniesz na odcinku, bo mi tutaj stary przyszedł i zaczął mnie bić. No. I teraz widzicie coś, co to jest, jaka jest naprawdę partia bambus. No po prostu wstyd, napiszcie dealerkowi pod odcinkiem, wstyd, no po prostu, no ja nie wiem, co się z nim dzieje, no. Wiesz, może on już, wiesz, to był dobry chłopak. Tyle się teraz dzieje na ferajnie, ludzie się zdenerwowali, jak on powiększył ten ogród, że może już chłopak nie wytrzymuje nerwowo. No ja nie wiem, kurde, no przecież on był kiedyś taki miły, teraz coś się z nim stało, no ja po prostu nie mam siły, no. Dobra. No dobra, cześć wszystkim, jeszcze raz. Może wiesz co, przejdźmy może po prostu tak gładko teraz do tematu odcinka, bo w ogóle odskoczyliśmy kompletnie, kosmicznie, tak, nie? Tak, zaczęliśmy kompletnie znikąd, ale tak już wiecie pewnie po tytule, murem o co za chodzi, murem, jasne, jakby słyszał, co robimy w ogóle, o nie, dobra, więc tak, drodzy państwo, w zeszłym tygodniu w sobotę, prawie chyba równo tydzień temu, tak było. Nagraliśmy odcinek, w którym ocenialiśmy domki tutaj na terenie, co tam? Co się dzieje? Ja mam mały render distance, czekaj, muszę sobie go powiększyć, bo nie wiem, chodzi ci o tego skyblocka, czy o co? O! Co to jest za dym? To jest stary. Co to jest? Tam się coś pali? Nie, to są ogniska, stary, ale zobacz, bo moja pierwsza myśl była taka, że to jest pożar, nie? O nie! Zaraz tam sprawdzimy, bo dzisiaj po ferajnie będziemy troszeczkę biegać. A dlaczego? Tak, ponieważ tak jak powiedzieliśmy dzisiaj... Daj mi tylko skończyć. Tydzień temu zrobiliśmy odcinek, w którym ocenialiśmy domki na ferajnie. I ten odcinek ma 16 tysięcy wyświetleń. I to jest sim. I ten odcinek ma właśnie 16 tysięcy wyświetleń. Co idzie? 16 tysięcy, ile to jest? Ale wtrącenie. Więc po prostu stwierdziliśmy, zrobimy drugą część tego odcinka. Zresztą powiedzieliśmy, że jeśli wbijecie 1500 łapek, to zrobimy, a wy wbiliście, więc proszę państwa. Wiesz co? Ja się nie spodziewałem, że ludzie to wbiją, bo tak naprawdę też daliśmy właśnie dość dużo. No. Wiecie co? Ja myślę, że możemy zrobić jeszcze tak, bo i tak na tym odcinku nie zdążymy wszystkiego zwiedzić, więc nadal, jeśli uda wam się pod tym odcinkiem wbić jeszcze kolejne 1000, to zwiedzimy już do końca całą ferajnę, ponieważ tym razem znowu nam się całej nie uda zwiedzić, także no... dobra, to tak, to wiesz co, zacznijmy od tamtej strony. W ogóle masz tabliczki? Mam tabliczki. To spoko, patrz, bo tam się coś zbudowało w ogóle. Ostatnio, nie wiem co to jest, aż nigdy szczerze nie mówiąc nie byłem. A patriotycznie, biało-czerwone, kurde. A co to jest? Co to jest w ogóle? Czemu jest noc? O nie! Ja sobie dam uciąć rękę, że to jest cyrk. To jest cyrk? Że to miało być cyrk, zaczęty. Ale ogólnie takie... Okej! Kogo to jest w ogóle? Kogo to jest? Nie wiem, ale już są jakieś tabliczki tutaj, tu widzę. Paulin, okej, tu są jakieś dodajciki. Ogólnie to możemy już oceniać? Takie? Ja myślę, że mimo, że... Wiesz co, ja myślę, że oceńmy. Mocne 2 na 10 dla mnie. Nie wiem, mam pojęcia, kogo to jest. Napiszcie w komentarzu, jeśli wiecie, kogo to jest. No niestety, no... Widać, że praca jest ewidentnie niedokończona, także... Nie szanujemy niedokończonych prac, my takich rzeczy nie lubimy. Nie no, nie powinniśmy tego oceniać, no ale po prostu tak sobie dla jaj ocenimy. Dobre. A co? A wiesz, teraz co? Po drugiej stronie rzeki, bo ja bym chciał iść teraz do Kosiego. Tak, do Kosiego, bo właśnie. To będzie chyba nawet tutaj dłuższe ocenianie, bo Kosi ma trochę taki wyrąbany w kosmos ten dom, nie? Taki dość duży. Ma ogromny ten domek, faktycznie, no. W ogóle, jeśli nie wiecie, o co chodzi, to sobie po prostu biegamy po ferajnie, oceniamy domki tutaj youtuberów, ponieważ wydaje się... Jeśli wiecie ostatniego odcineczka, to zapraszamy. Tak, w karcie. Ale po tym. Po tym, oczywiście, w karcie w prawym górnym rogu ekranu go macie, ponieważ wydaje nam się, że kurde bele, no chyba dosyć ładnie budujemy, no chyba możemy oceniać takie, no może. Dealer? Dealer? Uciekaj od niego! Znowu zacznij bić! Nie! Co on? O co mu chodzi? Co on robił do Kosiego? Co to jest w ogóle? Automatyczna farma bambusów! O, chcę ją teraz ukraść Kosiemu! Jak działa farma Kosi? O, chcę ją ukraść Kosiemu, mówię ci! 100%! Co się ci dzieje na tej ferajnie? Masakra! Dealer biega, w ogóle mamy 5 osób na ferajnie, też całkiem sporo. Ogólnie, dobra, zacznijmy może od wejścia, zobacz. Okej! Piękne oto wejście, taka, znaczy bramę, dobra, to jest brama.
Okej. Okay. Przed bramę, widzimy oto ogrodzenie, płot, wszystko gra. W ogóle płot jest o tyle na propsie, że i bardzo fajnie można przez niego przeskoczyć, a jest jednocześnie mobo odporny. Faktycznie, faktycznie. I w ogóle patrz, ja chyba wiem, o co Kosiemu chodziło, jak budował tą bazę. Spójrz, z zewnątrz to wygląda bardzo niepozornie. Tak myślisz, że no jakiś malutki domek, nawet nie opłaca się wchodzić, nie opłaca się kraść, ani nic w tym stylu, bo na ferajek jest kilka złodziei. A wejdziesz sobie, pewnie już wiecie, jak wygląda domek Kosiego w środku, a wchodzisz, a tutaj ogromna baza! Ogromna baza chyba na 100 kratek w każdą stronę, jak nie więcej. No po prostu, Kosi, ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś, ale... Ta baza jest po prostu kozacka. Ale bogactwo na ścianach. Bogactwo, diamenciki, złoto, redstone, emerald. Co tu się dzieje? Wiesz co, mi się wydaje, ale tylko tak zgaduję, że to zależy od tego, jaki donate wpadł. Ej, to ma sens, to ma sens, to ma sens, faktycznie. Diament od jakichś większych donate'ów, ej, to faktycznie ma chyba sens. Wiesz co, myślę, że zacznijmy zwiedzanie od tej części, stary, chodź. Od tej części, okej, okej. Mamy małą farmę, spoko. Oj, nic było widać. Nic, a ja też, dobra. O, już widzę mankament domu, zobacz, stary, z tej strony wystają bloki. Faktycznie, tu powinna być podwójna ściana. Minus. Czy tu coś jeszcze dalej mamy? Chyba nic więcej nie mamy. Czyli tutaj mamy taką malutką farmę, ale nadal to jest nic. Chodź do magazynu, stary. Jeśli chodzi o Kosiego, to myślę, że przez długi czas miał największy magazyn na Ferajnie. Ja myślę, że go przebijemy zaraz. Tak. Jeszcze nie wiecie, o co chodzi, ale... Nie widzieli? Chyba, że oglądali live'y. Chyba, że oglądaliście live'y, dokładnie. A jeśli nie oglądacie live'ów, to jeszcze nie wiecie, ale mamy w planach ogromny magazyn, wkrótce go pewnie zobaczycie. No i myślę, że przebijemy Kosiego wielkością. Dokładnie. Myślę, że przebijemy. Jeśli chodzi o skrzynki przynajmniej. Ale magazyn naprawdę ogromny, a nawet ma porządek. Jejku, aż sprawdzę. Grzebię mu w skrzynkach, ale po prostu chcę sprawdzić, czy ma porządek. I powiedzcie, że połowa skrzynek jest pusta. O nie, no jego. A to. Uważam, że też tak jest, ale to spokojnie, to się za chwilę zmieni. Okej. Dobra, wiesz co, ogólnie piecyki spoko. W ogóle dużo ma tych kowadeł i nie wiem, po co ma te Iron Goremy w domu. No, też nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia. Chyba bronią, nie wiem, czego bronią tak właściwie. Tu kolejne jakieś donajciki chyba. Tutaj, patrz tu, co tu jest? Chodź! Chodź! Co tu jest? Co to jest, Kosi? Tego się nie spodziewałem. Powiem ci, że... Pierdzielek, to jest wielkie. Kosi, jak ty to... Co, po co ci tyle buraków? To są same buraki? To są same buraki, stary. Kosi, po co ci tyle buraków? Człowieku! Ej, w ogóle genialnie wyglądają, wiesz co? Genialnie wyglądają te lampiony, jak są tak w liniach ułożone. Tak, faktycznie wyglądają jak reflektory, chyba dobrze powiedziałem. Stań sobie tutaj po boku i spójrz na tą całą farmę, jacie! Kosi, ci tyle buraków? O nie, ile ich tutaj jest, jacie, Kosi! Myślę, że chyba nawet z tej farmy nigdy nie skorzysta dobrze. No właśnie, myślę, że kurde, ścięcie, jak zaczniesz ścinać, to zanim skończysz, to już połowa odrośnie druga. Co tu się w ogóle dzieje? Kosi, po co ci to? Jeśli oglądasz na odcinek, powiedz, po co ci to? Ale tak się zapytamy kiedyś. Tutaj mamy farmę. Ja jestem nadal, wiesz co, farma nie jest jakaś świetna, ale jestem nadal w szoku po tamtej, po tamtym, co tam się działo. Tutaj mamy jakiś nether. Ej, fajnie jest... Musisz tam polecieć, co? Musisz, w ogóle z pigment. Wiesz co, to ja tu jeszcze zostanę, bo chciałem ocenić tutaj. To jest fajnie w klimacie netheru, fajnie wszystko zrobione. Zobacz, mamy tutaj jakieś glowstone, mamy tutaj jakieś nether coś tam. Zobacz, jaka to jest ładna budowla, chodźcie zobaczyć. Okej, jestem z Pigmanem w ogóle, dzień dobry Pigmanie. Co tam masz w takim razie? Bo mi się wydaje, że na netherze nic nie było. Ładna budowla, no. Przepiękna i co tutaj jest takie? Gdzie ty jesteś? Uciekłeś z netheru gdzieś? Chodź z powrotem. Gdzie? Ale ty wiesz, Itesim, że nas teraz zrespi po drugiej stronie Ferajny, bo ostatnio tak na live zrobiłem? O nie, nie przemyśleliśmy tego! To jest mega, zobacz, bo to jest drugi portal. Co? O nie, nie przemyśleliśmy tego kompletnie. Tessie! To możesz mówić od razu, a nie... Teraz musimy wracać przez połowę Ferajny, chyba nie tędy. Tessie, w drugą stronę! O, dzięki, dobrze mi poinformowałeś, bo bym tam wyszedł. A nie mogłeś tego wcześniej powiedzieć, i Tessie, stary! Ale zapomniałem kompletnie, że tutaj, że to teleportuje na drugą stronę Ferajny, no nie! Zobacz, patrz, będziemy teraz koło domku do Knesa. Domek do Knesa w sumie był oceniany. Tak, wiesz, to w sumie tam już wszystko widzieliśmy w tym domku u Kosiego. Okej, ale musimy wrócić, dać tabliczkę chyba. Dobra, to wiesz co? Wiedźma! Okej, wiedźma, gdzie była wiedźma? Nie widziałem. Idealnie za plecami, jak wychodziłeś. O nie, dobrze, jej nie widziałem. Byliśmy na mnie. Tak. Ej, tutaj, patrz, tu jest domek Kosiego. Okej, blisko jesteśmy, blisko. Jest spoko. Tu jest domek chyba Kosiego. Tam wygląda w ogóle pełno pixel artów. Widziałeś?
No właśnie też mnie to zastanawiał. Ja ogólnie za pixel artami nie przypadam, aczkolwiek no. Mam kilka fajnych pomysłów, jak to będziemy mogli przebić. Czekaj, stary, zjem sobie kurczaka, Okej, okay. Aż się boję, bo z tego co wiem, to koszy, chyba koszy. Stary. Jeśli to są pixel arty koszyjego, to są naprawdę ładne. A, mam lagi, bo przychodziłem koło. Stary, moja jest ciemna. Ja mam sobie okej, moja jest jasna, Dzisiaj będę mniej krytyczny, także... A ja dzisiaj będę chyba właśnie bardziej krytyczny, wiesz? Dobra. Bo to jest największy dom na Ferajnie, aczkolwiek... No nie jest jakiś najładniejszy, jest taki dosyć prosty, ale wydaje mi się, że ogólnie pomysł był całkiem spoko. Dobra, to na trzy stale. Trzy, cztery, bum! Wow! Wow! I znowu to samo! No 7 na 10, no 7 na 10 jest jak najbardziej zasłużone, bo domek jest ogromny, dobra, 8 na 10 też. To jest ten paradoks, który u nas występuje, bo ja zawsze mówię, że oj, teraz będę bardziej krytyczny, a potem czas mówi, że nie, ja będę spoko teraz w miarę. Dobra, wiesz co, za wielkość tego domku tam 7,5. 7,5 na 10, bo za wielkość. Ja nie wiem, jak się dzieje. Za wielkość, 7,5 na 10. Bo ja wiem, że jestem taki, że ja właśnie gorzej oceniam, że bo nie wiem, co się stało z żelaznym, ale żelazny się zrobił strasznie surowy na tej ferie. No dobra, ej, ale ogólnie dlaczego dałem 7,5? Bo domek jest, nie jest jakiś, wiecie, jest dosyć prosty, bo przy takiej przestrzeni faktycznie nie da się go jakoś tak ładnie, trudno jest go tak ładnie zrobić, ale ogólnie pomysł jak najbardziej na plus, ogólnie wielkość też na plus, koszy, bardzo fajny domek, zresztą to fajne mechanizmy ma dookoła, jakąś farmę bambusów, farmę chyba kaktusów, ogólnie, no i jak się pixel arty też są spokojne z niego. Dokładnie. No i co? Ty masz jakieś jeszcze słowo wiesz do dodania? Co? Nie, ja już nie mam do dodania, wiesz co? Teraz zastanawiam, do kogo możemy iść? Powiedz mi. Myślę, że możemy się przejść teraz do... O kogo nie byliśmy? Chodź tutaj, wejdziemy sobie, chodź koło banku. W ogóle stary, zobacz jak tu nic nie zostało z tego do starego domku Jachimoza. Gdzie jest? A tu jest, o nie! Oceniamy domek Jachimoza, dawaj! Wiesz co? Ja tutaj daję, w ogóle, to wygląda dla mnie gorzej niż cyrk, więc ja daję... Dla mnie... Najmniej. Nie no, jest... Nie, dla mnie tak samo jak na cyrku, mocne 2 na 10, a ty 1 na 10, okej. Okay. Nie, przepraszam, ale to jest gorzej. Nie no, Jachimozo, wiesz co, no, mógłbyś troszeczkę więcej detali tutaj dodać. A czy dobra, wiesz co, bo za chwilę widzowie zjedzą. My wiemy, że Jachimozo ma jakiś nowy domek, ale ja dlatego nie mam pojęcia, gdzie on jest. Ja też nie mam pojęcia, wiesz co, kurde, powiedzieliśmy, że pójdziemy do Tritsusa, więc myślę, że przydałoby się do tego Tritsusa iść w końcu, co? No dobra, poczekaj. Tritsus ma mocne w tą stronę, tak? Swoją, chyba tak, wiecie, swoją drogą zrobimy tak. Bo chyba domki, jeśli chodzi tutaj o Ferajne na środku, to będzie na tyle. Ale jeśli wbijecie 1000 ławek pod tym odcinkiem, to zrobimy jeszcze odcinek. A co to jest za domek? Był kantor stary kiedyś. Tak, kantor, okej. Ja w ogóle ci chyba go nie miałem. Wow, co to jest? O lol. Okej, okay, to jest coś. Wow, okej. Okay. O lol. To jest kogoś to domek? Jest? Nie, to jest jakaś kopalnia, chodź, zejdźmy na dół. Ja jestem w ogóle teraz ciekawy, to bardziej chyba jest zwiedzanie Ferajne niż ocenia. Pierwszy raz tutaj... Co to jest? Nie, to jest jakaś kopalnia zwykła. Nie, to miał być chyba kogoś domek. Napiszcie widzowie, jeśli wiecie, o co tutaj chodzi z tym grzybem. Napiszcie koniecznie. A ja tylko wrócę, myślam, do tego, co wcześniej mówiłem. Jeśli wbijecie 1000 łapek, to zrobimy drugi odcinek, w którym będziemy oceniać pozostałe rzeczy tam na środku, czyli między innymi bank, czyli między innymi, co tam jeszcze zostało, czyli tam jeszcze chyba jest... Co jest oprócz banku? Domek jest domek przez Jachimoza. Ten musimy zacząć go poszukać, bo nie wiem tu jest gdzie. Dobra, tu jest matruner. Co jest za wieża tam po lewej? Zobacz, widziałeś ją? Tak, to jest ta wieża tych pillagerów. A, okej. Ona już zrobiona dawno, wiesz? Stoi. Ale wiesz co, ja bym chciał tylko nawiązać do jednej rzeczy. No. Bo bardzo dużo osób mówi, że dużo się zmieniło u Tritsusa, to może wiesz... Może no właśnie... się miło zaskoczę. Jestem ciekaw, bo faktycznie sporo z was pisało, że u Tritsusa się sporo zmieniło, już tak źle nie jest. Mimo, że aż tak bardzo źle nie było, ale faktycznie, jeśli się dużo zmieniło, to naprawdę myślę, że Tritsus może nawet wygrać ten odcinek, choć powiem ci, że z Koshim będzie trudno. Gdzie jest tutaj Tritsus? Halo, Tritsusie, gdzie masz domek? Ej, nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest jego domek. Ej, małe laczki, dobra, już jest okej. Okay. Tritsusie, no gdzie ty? Tritsus jest, patrz. Głosuj na bambus. Okej. Okay. Czemu? Wiesz co, ale patrz, Tritsus nie jest w bambusie, więc to raczej by nie było koło Tritsusa. Chyba, że właśnie specjalnie mu tak zrobili. Chyba, że mu tak przy domekiem zrobili, no faktycznie, mogło tak być. Tutaj dobra. My chyba się zaraz zgubimy swoją drogą. Wiecie co, może zrobimy magiczne cięcie i poszukamy domku? Tak, zrobimy magiczne cięcie i wrócimy zaraz przy domku. Myślę, że tak będzie lepiej. Dobra, wiecie co? W takim razie... Dobra, więc tu jesteśmy. Chyba to jest dobrze, chyba to jest dobry adres. W ogóle...
Beka, jeszcze raz, beka jak apteka. No. Ponieważ poszliśmy w kompletnie złym kierunku. Znaczy, nie aż tak źle, aż kompletnie, ale w złym kierunku, stary. Na lewo chyba zbytnio, faktycznie. Gdzie ty znajdziesz się w ogóle? Bo ja cię chyba zgubiłem. Nie, to jest, halo? Tu jest jakaś... A tam jest wejście, dobra. No. Bo w ogóle tu jest głowa, jest kajfa, co no, chodzi? No też swoją drogą, teraz to dopiero zauważyłem. Czy tu jest wejście? Czy tu możemy wejść? Nie, tu jest jakaś chyba taka chata. Tu coś przypala nawet, ej, ktoś tutaj jest! Może ej! Ktoś, oj, sorry. Tu się coś przypala, zobacz faktycznie! Co? Ktoś tutaj jest, ewidentnie. O kurde. Patrz, tam jest koźnik? Nie, myślałem już. To lol. O co chodzi? Czemu to jest zalane wszystko wodą? O kurde, no dobra, chodź tutaj. Wejdziemy sobie do tego domku, musimy tam wejść do góry, bo widzowie tego jeszcze chyba... no, u nas nie widzieli, ogólnie, bo byliśmy pod spodem. Ogólnie dół póki co, no jakoś mnie nie zaskoczył, aczkolwiek... Gdzie jesteś? No, wchodzę do góry, no jestem tam na tej wodzie do góry, chodź tutaj. Okej, okay. Powiem ci, że domek jest całkiem spoko. Tylko taki, odraża mnie dosłownie ta latająca platforma zdyrta. Tak, to jest straszne, ale domek ogólnie jest całkiem spoko. Od której strony możemy go oglądać? Chyba od tej, nie od tej, od jeszcze innej. On jest jeszcze niedokończony, widać. Troszeczkę mu tam brakuje. Ale ogólnie, chodź tutaj, chyba tutaj jest wejście. Tak, tutaj jest wejście, chodź. Stary, tam jest główna SKF, a ja chcę nim wejść. Tam pójdziemy zaraz, pójdziemy. Ja chcę nim wejść, stary, ja jestem ciekawy, co tam jest w niej. Dobra, to zaraz wejdziemy i zobacz, dobra, w takim razie tutaj mamy domek Tritsusa. Mam nadzieję, że to jest domek Tritsusa. Jeśli się mylimy, to w ogóle napiszcie. Chyba tak, co? No tak, no na bank to jest domek Tritsusa, stary, ale czemu on nieskończony? No nie mam pojęcia, no Tritsus pewnie go jeszcze kończy, więc ogólnie z zewnątrz wygląda całkiem spoko. Taka fajna japońska chatka właściwie, japońska, no taka japońska właściwie, co? Ja nie mogę wejść wyżej. Ja też, tu mi coś baguje się, ojej, to on chyba jakieś zabezpieczenia chyba jakieś, okej, już mogę, dobra. Ogólnie powiem wam, że chata jest spoko, aczkolwiek nie jest skończona nadal. Tyle tutaj już mamy tygodni ferajdy, on tego nadal nie skończył, no ale okej. Ale póki co mamy jakiś ogólny zarys, jak wiemy, jakby to mogło wyglądać, więc jest spoko, nie jest najgorzej. Jest bardzo fajnie nawet, myślę. Dobra, wiesz co, nic w środku nie ma z tego, co widzę, jest puściutko. W takim razie myślę, że możemy tą ocenę już wystawić. Chodź tutaj, wystawimy, ja wystawię tutaj. Tutaj, bo to było ogólnie, ale nie wiem, czy widziałeś, bo ja szedłem tamtą stroną, chodź, zobacz. No. I tam była jeszcze taka buda, ale nie wiem, o co chodzi, oła. Chciałem cię zrzucić, ale się nie udało. Buda jeszcze jakaś? Ej, faktycznie jeszcze jakaś buda. Dobra, wiesz co, tylko wystawmy tutaj ocenę szybko. Ej, nie, bo będę musiał wchodzić znowu. Chodź, dobra, dla mnie... Na dole, okej. Dla mnie 8 i... Oj, powiedziałem, nic nie mówię. Tak dużo? No! O kurde! No! O kurde, przepraszam. Teraz widzowie mogą być na mnie obrażeni, ale ja to przyjmę. Już. Okej. 8 na 10. Dla mnie... Kurde, podoba mi się ten kształt! Nie, wiesz co? Cały efekt tego domku psuła ta wyspa. No okej, faktycznie, ta wyspa jest straszna, no ale nadal, jeśli chodzi o ten sam domek, to jest bardzo fajny pomysł w ogóle na niego. Nikt na ferajnie nie ma takiego chińskiego domku. I jak najbardziej wydaje mi się, że kurde, jest kozak pomysł na niego. I Tritsus jednak to fajnie zrobił. No, co tu jest za głowa jest KKF-a swoją drogą? Patrzcie, z daleka nie też nie, ona jest pusta. Pusta, no nie, co? Tak jest ten... ogólnie to ten. No, o, ale oceniam ją, bardzo. Ale oceniam ją na. Dobra, nie będę zapisywał. Na 10 na 10, bo jest ładna. No w sumie 10 na 10, bo przypomina głowę SKF, tak jest wymagane, nie? 1 do 1. Gdzież tu była jeszcze jakaś chata, co? Mówiłeś przed chwilą? Tutaj. Ale ona też jest nieskończona. Tutaj też coś było, stary, zobacz. Tutaj co chwilę coś jest. Co to? Tu jest tak daleko od Fyrajna, a tutaj wszystko dookoła jest. Lol, tu, przecież on tu ma wszystko 100 kratek od siebie, co? Okej. Powiedz, to są jakieś grzyby. W ogóle nie rozkminiam tego człowieka, tego Tritsa. Taką kupę zbuduje, a obok znaczy jakieś rzeczy w ogóle oddalone od... A! Jest szalony, ojej. Tritsus jest szalony, ewidentnie. Chodź tędy, chodź tutaj, pozwalam ci wyjść. Zapraszam ciebie. Dobra, wiesz co? Chodź, wracamy na ferajnę. No chodź, wracamy na ferajnę. Chodź. Powiedz mi, tylko czy na ferajnę wracamy też z magicznym... Nie, w Afrainę wrócimy już sami tutaj po drodze, ponieważ w międzyczasie w ogóle swoją drogą tylko wam przypomnimy o tym, że wow, ty widzę, że wszystko 100 kratek od ciebie kompletnie, dobra, ale wracając, jak pewnie wiecie, od jakiegoś czasu praktycznie codziennie robimy live'y albo pojawiają się odcinki na naszym kanale. Właściwie mamy już taki stały tryb odcinków, wtorek, czwartek, sobota, niedziela, właściwie ta niedziela jest jeszcze sporna. A ja wiem, gdzie my jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Tak! A, za tym razem, tu jest nasz spawner! No właśnie, chciałem. No właśnie, a propos live'ów. Jeśli nie widzicie.
jeśli nie oglądacie live'ów, to dużo was omija, bo chciałbym teraz wam pokazać ogólnie. Przechadzając się, dosłownie, szukaliśmy spawnera. No. Przechadzałem się i ogólnie biegłem w tą stronę i wpadłem do cave'a, wyobraźcie sobie. No. I tam? Na wierzchu od razu był spawner, wyobraźcie sobie. Dokładnie. Masakra. Dokładnie. I zresztą zobaczcie, tam już troszeczkę tutaj pobudowaliśmy. Nie chcę wam dokładnie pokazywać, ponieważ zrobimy o tym jeszcze odcinek. Pewnie, choć może nie wiem. Wow, ej, ty dużo tutaj zrobiłeś. No bo tutaj już, no dobra, chodź, bo już nagraliśmy jeden odcinek, możemy tam wejść póki co, jak to wygląda, pokazać. Ej, ty zamurowałeś? Nie, tutaj jest wejście, chodź. Patrz, to jest jeszcze in progress, bo to było strasznie prowizorycznie budowane. One tu normalnie już spadają, o, widzisz, wchodzą tam? I chodź za mną, chodź. Powiedz, że szkłem to okleiłeś. Nie, to na razie jest brzydkie, spokojnie, to wkrótce będzie ładne, ale musicie dać mi jeszcze chwilę, bo na razie chciałem, żeby sprawdzić, czy to w ogóle będzie działać. Ale działa, jest okej, bo na razie działa, więc chodź tutaj, jesteś za mną, jesteś. I teraz gdzieś tutaj się wchodzi i te zombiaki zaraz tutaj spadną. Tutaj, zaraz powinien spaść. Aha, tutaj, okej, okay. Dobra. To na razie to będzie ładnie, spokojnie, doprowadzimy tutaj jeszcze metro. On powinien tu zaraz spadnąć, powinien. Powinien? No powinien, ale na razie coś nie idzie. Halo? 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 Panie zombiaku? Halo? Coś chyba... Coś się popsuło. O, jest! Dobra, spada! Nie biję ciebie, przepraszam. Ej, dobrze, gdzie postawiłeś pochodnię? Tam na chwilę, na przyszłodek postawiłem, ale tam może być akurat pochodnia. Aha, okej. Okej, no to tak wygląda nasz spawner, który w ogóle robiliśmy go jeszcze na live, więc... Jeśli nie siedzicie live'ów, to dużo was omija. Pamiętajcie, żeby dzwoneczek zostawić, abyście nie przegapili żadnego live'a oraz oczywiście subskrypcję. A my wychodzimy, wracamy na ferajnę, ponieważ myślę, że moglibyśmy ocenić jeszcze jeden domek jakiś, albo... Kogo? To jest bardzo dobre pytanie. Wrócimy na ferajnę i pomyślimy. Okej, dobra. Wiesz co, ja myślę, że powinniśmy dać szczere 2 na 10 dealerowi za to... Gdzie ty wpadłeś? No właśnie, jak on się zachowuje w ogóle? Za ten ogród! Co on z tym ogrodem tam zrobił? To jest po prostu... No właśnie, to jest taka tragedia. Ja się tak zbulwersowałem, co zobaczyłem. No dealer, no. Masakra. Ja nie wiem, co się z tobą dzieje po prostu, no. Idź, chodź, pójdziemy tam. Chodź, ja mam nadzieję, że on powiedział, że to jest jeszcze... Oj, ścinka na ferajnie. Powiedział, że to jest work in progress, więc mam cichą nadzieję, że to jednak będzie w przyszłości ładne. Powiedz mi, czy ocenialiśmy policję? Policji? Nie ocenialiśmy policji, ale myślałem, żeby to zrobić na kolejnym odcinku, wiesz? Takim, co będziemy oceniać, bank, policję. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć domek Jasia. Minął tydzień... I się nadal nie zmienił? Tak, i się nadal nie zmienił, więc chodź, gdzie ty jesteś? Tu jestem, koło ciebie, już wchodzę do tego domku Jasia, czekaj. No. Nie, ja to bym tutaj już dał ocenę, bo to jest już bezsensowne dłużej czekać. Daliśmy mu cały tydzień na zbudowanie czegokolwiek. Tak, i nadal nic nie ma, Jasiu, sorry, leci ocenka. A to nic się zmieniło, więc dobra. Kurde, no Jasiu, ile ci mogę dać za to? Ale dzisiaj taki surowy odcinek. Dobra, to 3? Nie, no jednak... A? Czekaj. Yeah, dobra, Elo! Dałem 6. Ja dałem 5. Ej, masakra, w tym odcinku to ja daję niższy niż ty. Teraz jest na odwrót, o nie, ale no kurde, no dałem 6, bo się chłopak chociaż starał. Nie no, nie starał się, chciałem być po prostu miły dla Jasia. Dobra, nieważne, domek Jasia już ostatnio pokazaliśmy. Musimy zrobić... Ty masz takie dziwne ścinki małe? Kurde, Bele, no. Czemu? Ja mam ścinki? Czy też masz, czy tylko ja mam? Przy ładowaniu nowych... Oj, okej, już jest okej. Dobra. Powiedz mi, czy coś chcesz jeszcze oceniać? Ja chcę iść na ten ogród dealerkę. Aha, tylko prostu... ten ogród dealera. Ogólnie zobaczcie, z tej strony jest spoko. I to wygląda nawet ładnie. Chodź tak, tutaj, tu jest wejście. Wiem o co chodzi, wiem, czekaj, bo mam znowu ścinkę, bo mi się ładowało. No ja pieprzy, no. Tu jest okej, ale od tej strony, jak tutaj się przejdziemy... Wow, on tu biega! On tu biega, zostaw go, będzie nas zaraz znowu bił. Cześć, dealer! No hej! Co on tutaj robi? Ej, może on jest chory, bo może on słyszy... Nie, on nie słyszy. On nas... Co on robi? Co on robi? On ma live'a, czy... Patrz, zabierzmy mu wodę. Ej, nie ma wiaderek, zabierz mu jak najwięcej tej wody. Oj, ścinki. Zabierz mu wodę. Więcej. Zabierz. Daj. Zabierz mu tą wodę, nie kradliście mi wody. Oje! Uciekamy, dobra. Uciekamy. Ale, i zobaczcie... No? Aha, dobra, nie. Zobaczcie, teraz będzie kamera na mnie, uwaga. Ej, ja mam takie ściny, kurde, Bele. Patrzcie to. No tutaj, to no jest po prostu... piramida, roz, dosłownie. Ta zobacz, ściana. Patrzcie, było takie ładne jezioro. Ile sobie zrobić, cyk? No i... Ej, mam kolejny pomysł na odcinek. Wow! Ej, Koshi. Ja zauważyłem, że mam wenę, tylko jak ten, jak...
Jak się... O kurde, Lunka. Ile tutaj mam? 5 osób naraz, cały serwer jest w jednym miejscu, ale jest fajnie, kurde, no okej. No i kurde, no dealer z tym tutaj zboczem się tak. nie postarał. Więc już nie powiedział, zobaczcie, ja w ogóle chyba mocno w jakimś, na jakimś live albo ci tak. poprawię, bo ja nie mogę na to patrzeć. Tak, myślę, tak, tak. Myślę, że zrobić ładne, okrągłe, fajne zbocze, które będzie wyglądać jak fajny klip. Tak, wiesz co, ja myślę, że powinniśmy dealera zaprosić na jakiegoś live'a, myślę, że nie wiem kiedy, ale powinniśmy go zaprosić. I tu powinniśmy naprawić. Co oni robią? Czemu wszyscy nas na tym odcinku biją, no? O co im chodzi? Okej. Chyba, chyba Koszyjemu się nie podobało, co jaką dałeś mu za domek. No ale cóż. Nie, pan Diller też bije. Co oni robią? Dobra, chodź, uciekamy stąd, uciekamy. My jesteśmy bez konfliktów, my stąd uciekamy, bo zaraz wszyscy zaczną bić i nas zabijać. To wiesz, chodź pod nasz domek, bo tak. Latają te fantomy, ale to mnie denerwuje. Tak, one są straszne, jejku, najgorszy mob w Minecraftcie. Bo że na peranie jest się ciężko przespać, bo jak wbijasz, to zaraz się robi 5 osób na serwerze i nikt nie chce spać. Ej, oni biegną za mną, oni za nami, oni, patrz na nas. Schowajmy się. Co oni robią? Uciekamy stąd. Chodź do góry. W ogóle to już rzadko chodzimy do góry. No fakt. Albo wiesz co, wyjdźmy. Chodźmy na samą górę, tam dawno nie byliśmy. Tam mamy stary magazyn, chodźmy tam. Witamy, dobra, to co? Pożegnamy się tutaj spod naszego starego magazynu. Wiesz co, zrobię tutaj nasze schodki. Zrobię tutaj nam siedzenia. No. Chodź tutaj, usiądź sobie po jednej stronie, a po drugiej. Usiądźmy sobie tutaj na stole. Na zdrowie i te. Napisz to na zdrowie, koniecznie. Dobra. Ładnie. Więc co? Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że kurde, nie wiem, czy dzisiaj będzie live, ale myślę. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, nie? Wiesz co, nie, ja jestem dzisiaj ja dzisiaj idę na urodziny. Ale może ja zrobię, zobaczymy. Ale może i te sim, ale myślę, że w niedzielę live'a jakiegoś zrobimy, więc śledźcie koniecznie kanał. Koniecznie zostawcie subskrypcję oraz dzwoneczek, abyście nie przegapili żadnego live'a oraz odcinka, które wbijają regularnie co wtorek, czwartek, sobotę i czasami niedzielę. Nie zawsze, ale czasami. I co? Dziękuję wam bardzo serdecznie. Pamiętajcie, łapka w górę, komentarzach oraz subskrypcjach, tak jak już powiedziałem, a my widzimy się już prawdopodobnie jutro, ale... A ja o czym mogę wspomnieć, widzisz? Dobra, ty powiedz, żeby... Nie, czekaj, zróbmy taką akcję jak ostatnio! Patrz, jeśli ktoś oglądał do tego momentu, napiszcie w komentarzu pochodnia! Pochodnia. Pochodnia. Pa, pa.